Piwnicach, to będą pierwsze sale, w których będzie zlokalizowana wystawa Muzeum Ziemi Kozielskiej, kiedy już nie będzie ono muzeum w organizacji. W tych salach, które powstaną, w salach muzealnych, które powstaną w efekcie adaptacji pomieszczeń, w których się znajdujemy, będą się mieściły wystawy i będą one też miały funkcję konferencyjną. Przynajmniej ta sala, w której się znajdujemy, została specjalnie tak przystosowana przy wcześniejszej inwestycji. Wzmocniono strop, usuwając stare ściany grodzące ją w późniejszych latach. W ten sposób powstała taka duża sala, w której będzie łączona funkcja wystawiennicza z funkcją konferencyjną. I tutaj też myślę, że będzie doskonałe miejsce do tego, aby stowarzyszenia działające w Kędzierzynie Koźlu związane z utrwalaniem i kultywowaniem historii, żeby się tu spotykały. Między innymi Towarzystwo Ziemi Kozielskiej będzie tutaj zawsze miłym gościem. Zależy nam na tym, żeby muzeum ruszyło na przełomie roku 2016-2017. Narzuciliśmy sobie dość ambitny harmonogram, to znaczy tak ustawiliśmy wszystko, żeby inwestycja skończyła się w listopadzie 2016 roku. Ile to dokładnie będzie kosztować, to na razie jeszcze nie wiemy. Na razie jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji i projektu architektonicznego. Chcemy, żeby wiosną tego roku, no, na koniec czerwca, maja zapewne, żeby można było już przedstawić projekt i żeby można było ogłosić przetarg na wykonanie.